Dziś chcielibyśmy zaprezentować najnowszy produkt firmy Fibrain, czyli panel HD wraz ze wszystkimi akcesoriami. Ja nazywam się Mariusz Solski, w firmie Fibrain pełnię funkcję dyrektora do spraw technicznych, jest ze mną. Anna Łożańska, pracuje jako kierownik działu technicznego produktów pasywnych. Ania zajmuje się światłowodami, ja zajmuję się kablowaniem strukturalnym szeroko pojętym, czyli zarówno są to rozwiązania miedziane, jak i światłowodowe. I nie bez kozery jesteśmy razem, ponieważ nowy produkt jest produktem elastycznym, który obsługuje zarówno złącza światłowodowe, jak i miedziane. Idealna para. Tak jest. Zacznijmy może od najważniejszego elementu, czyli od platformy. Jest to patch panel, który mam przed sobą. Patch panel ekranowany, ale z punktu widzenia światła nie ma to większego znaczenia. Natomiast on przyjmuje zarówno łącza miedziane, jak i światłowodowe. Istnieje w naszej ofercie również wersja nieekranowana. Ten patch panel, jak Państwo widzicie, ma podzielone obszary na cztery, trzema słupkami montażowymi. De facto dając możliwość instalacji do 8 modułów. Moduły, tak jak już wspominaliśmy, mogą być reprezentowane przez łącza miedziane, jak i światłowodowe, bądź jedne i drugie, czyli jest to innymi słowy platforma do tego, aby można było w niej obsługiwać czysto miedziane, czysto światłowodowe lub hybrydowe, czyli jedne i drugie w dowolnej konfiguracji. Patch panel z tyłu posiada belkę kablową, po to, aby wprowadzając kable od tyłu do patch panela, można było dodatkowo ją przymocować i są to specjalne wytłoczenia po to, aby w łatwy sposób i szybko można było kabel instalacyjny, czy to miedziany, czy światłowodowy, przytwierdzić do obudowy patch panela, co będzie chroniło już cały obszar złącza, który jest najbardziej newralgiczną częścią. Patch panel w wersji ekranowanej, takie jak jest tutaj, posiada system prowadzenia, znaczy odprowadzania ładunków, czyli uziemienia, i jest to system automatyczny, czyli tutaj użytkownik w ogóle nie musi się o tym myśleć, stosując uchwyty miedziane z uziemieniem przez zakliknięcie modułu do środka automatycznie zyskujemy połączenie z systemem uziemiającym i jest to proces zupełnie taki w tle, bez potrzeby ingerencji samego klienta. Tak jak wspominałem, patch panel jest w stanie przyjąć do 8 różnego rodzaju modułów. Ja sobie tutaj przygotowałem przykłady takich uchwytów dla miedzi. W dalszej części będziemy pokazywać warianty światłowodowe. Czyli wygląda to w ten sposób. Tu w mojej lewej ręku jest uchwyt miedziany nieekranowany. Ten jest ekranowany, widać te blaszki, ten system uziemienia, który jest w środku. Co do formy, co do plastikowej części, ona jest identyczna, czyli może być używana wręcz zamiennie. Przygotowaliśmy dwa warianty kolorystyczne, czarny oraz szary. W zależności od tego, na jaki klient ma preferencje, taki sobie może wybrać. Moduł pod złącza RJ45, pod moduły RJ45 jest sześcioportowy, co daje możliwość zainstalowania 8 takich uchwytów, czyli 8 razy 6 to jest 48, czyli w sumie patch panel, jego maksymalna gęstość opakowania jest 48 i z portów i w stosunku do rozmiarów modułu przyłączeniowego RJ45, który jest zestandaryzowany, jest to maksymalna gęstość opakowania. Większej po prostu już z powodu tych fizycznych walorów nie da się upakować na przestrzeni 1U. Mam tutaj już zainstalowane moduły w środku, natomiast sama instalacja jest niezwykle prosta modułu. Światełko się nacisnęło. Wystarczy podważyć, wypchnąć i w tym momencie mamy moduł, czyli instalator to, co musi zrobić, bierze moduł, zarabia kabel instalacyjny na module, po tej operacji wsuwa razem z kablem do środka przez zakliknięcie. Ma tu jeszcze dodatkowe miejsce na to, żeby kabel został przytwierdzony do uchwytu, co z kolei daje taki podwójną ochronę na strefę kontaktu, która jest tutaj. To jest bardzo newralgiczna, bo w szafie wiadomo, że działają UPS-y, działają wentylatory, działają najróżniejsze urządzenia aktywne, które produkują wibracje.
I te wibracje mogą po prostu strefę kontaktu obruszać, co skutkuje później zmianami w parametrach transmisyjnych, a wręcz nawet rozłączeniem, czy powstanie dodatkowej iskry, czy tego typu niepożądane efekty. Konstrukcja patchpanela jest tak opracowana, aby można było przytwierdzić kabel instalacyjny w trzech punktach. Pierwszy jest to półka kablowa, drugi jest to uchwyt na moduły. Trzecia to jest sam uchwyt, który również posiada miejsce do przytwierdzania kabla instalacyjnego i dzięki temu mamy pełną ochronę kabla instalacyjnego, a w szczególności strefy kontaktu, która jest wewnątrz modułu. Tak jak wspominałem, patch panel jest 8-slotowy. Każdy slot może być zajęty przez jeden z rodzajów uchwytu. Ja akurat w ręku mam uchwyt już wypełniony modułami przyłączeniowymi. W tym przypadku kolor czerwony oznacza, że w środku są moduły kategorii 6. Turkus oznacza kategorię 6A i zielony oznacza kategorię 5. Zarówno w wersji ekranowanej, jak i nieekranowanej tego typu produkty posiadamy w ofercie. Obsadzanie slotów jest niezwykle proste. Wystarczy trafić w szyny prowadzące, wkładamy go do środka. Poprzez zapadki jest on już mocno zainstalowany w środku, zabezpieczony przed ewentualnym wypięciem czy naporem kabli z tyłu, czy jakiekolwiek inne siły, które mogą tutaj powstać. I w ten sposób możemy swobodnie wypełniać patch panel w takiej konwencji, w jakiej chcemy. Patch panel, kolejno obsadzając poszczególne sloty, możemy go obsadzić w całości, czyli do 48 portów lub częściowo, na przykład 24 lub każdą inną krotność 6 portów. Sloty, które są nieużywane w danej chwili, można zaślepić zaślepką, którą wsuwa się w podobny sposób jak same moduły. I w tym momencie mamy patch panel już zabezpieczony przed wnikaniem kurzu czy jakichkolwiek innych zanieczyszczeń. Kolejnym elementem patch panela jest organizator kabli patchcordowych, który instaluje się od przodu patch panela. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że organizator, który zawsze istnieje w sieciach strukturalnych, nie zajmuje dodatkowego miejsca w szafie. Natomiast w naszym przypadku możemy to zaoszczędzić na kolejny patch panel lub urządzenie aktywne, natomiast nie tracąc funkcji organizowania kabli patchcordowych. Z przodu same patchcordy są chronione przez klapkę. Te klapki mogą być w różnych wersjach, tu jest akurat czerwona, ale również mamy wersję półtransparentną oraz chyba szarą. Szarą. O ile dobrze pamiętam, tak. Z tego, od drugiej strony tej osłonki, w tym miejscu, jesteśmy w stanie przykleić, to są dedykowane miejsca na etykiety, czyli możemy sobie opisać relację poprzez naklejce, która jest przyklejana w ten sposób i w tym momencie otwierając to bardzo dokładnie widzimy, które punkty są połączone z którymi według opisu, który możemy zamieścić sobie w tym miejscu. Innym wariantem tego samego są listki opisowe. My mamy w ofercie dwa warianty. To jest 6-portowe, to jest 12-portowe. One są takie same zarówno dla rozwiązań światłowodowych, jak i miedzianych. Instalacja jest niezwykle prosta. Po prostu wpinamy je z jednej i z drugiej strony modułu. One mają tutaj takie specjalne otwory, które służą do tego, aby przytwierdzić je w tym miejscu. I pole opisowe jest dosyć duże, które w tym miejscu możemy sobie opisać po prostu relację, czyli z którym punktem po drugiej stronie ten punkt jest połączony. Dodatkowym elementem są jeszcze takie narzędzia, które pozwalają nam na deinstalację modułu. Mam w ręku pierwszy patch panel Fibrain, który jest platformowy, który jest hybrydowy. Taki, który zapewnia maksymalną gęstość opakowania portów dla miedzi, czyli jest to 48, dla światłowodów portów i dla światłowodów jest to 96 portów. W przypadku LC Duplexu daje to podwójną liczbę włókien światłowodowych, ale o tym za chwilę będziemy za nią jeszcze opowiadać. Pełna elastyczność rozwiązania, skalowalność od jednego portu do 48 portów, łatwość instalacji, szybki czas instalacji, oszczędność miejsca w szafie poprzez dedykowane
elementy. To wszystko sprawia, że patch panel jest na wskroś nowoczesny. Jest to nowa linia dedykowana dla klienta, który jest świadomy jakości i poszukuje towaru, który tą jakość prezentuje. Przechodzimy do części światłowodowej. Platforma pozostaje ta sama, czyli mamy dokładnie ten sam patch panel. Podstawowy element w części światłowodowej może być wyposażony w przede wszystkim adaptery standardu SC, czyli adaptery SC Simplex, jak również adaptery w wersji LC Duplex. W momencie, kiedy nasza ramka jest sześcioportowa, czyli obsadzamy ją sześcioma adapterami, dodatkowo możemy zaobserwować, że od górnej i dolnej części, albo odwrotnie, od górnej i dolnej części są one zaślepione, tak aby zabezpieczyć nasze rozwiązania przed wnikaniem kurzu. W wersji 12-portowej zaślepek nie potrzebujemy, dlatego że obsadzamy taki uchwyt w adaptery światłowodowe. To była podstawa. Wejdę w słowo, jest to ten sam element użyty i tu, i tu. Jedyna różnica to są te zaślepki, o których Ania wspominała. Przepraszam, już oddaję głos. Proszę uprzejmie, oddajemy głos do studia. Podstawowym elementem, tak jak wspomniałam, był uchwyt adapterowy, który mogliśmy wyposażyć w 6 lub 12 adapterów i dodatkowo zabudować je zaślepkami, tak aby ograniczyć wnikanie kurzu. Kolejnym elementem rozwiązań światłowodowych będą kasety. Kasety występujące w trzech wersjach i w trzech typach. Kaseta breakoutowa, kaseta w wersji spawanej oraz kaseta dedykowana pod rozwiązania MPO. Jeżeli mówimy o kasecie breakoutowej, mógłbyś Mariusz zaprezentować? To jest taka kaseta, identyczna jak inne. Otwiera się ją w bardzo prosty sposób, czyli przez naciśnięcie tutaj spustu i popchnięcia pokrywy do góry. Dostajemy się do wnętrza kasety światłowodowej. Tak jak Ania mówiła, to jest kaseta breakoutowa, czyli taka, która zawiera uchwyt taki, który dokładnie pokazywała Ania. Tutaj wręcz może pokażę przy okazji, to jest bardzo prosta operacja wkliknięcia dokładnie tego samego elementu w obudowę. Dokładnie. Kliknujemy i już nie mamy uchwytu, tylko już mamy kasetę breakoutową, która służy do tego samego, czyli do łączenia kabli preterminowanych. Kaseta breakoutowa, czyli kaseta, która jest wykorzystywana do wprowadzenia kabla prekonektoryzowanego, czyli rozwiązań plug and play, gdzie największym atutem będzie przede wszystkim czas instalacji tego typu rozwiązań. Oczywiście kaseta charakteryzuje się bardzo dużą łatwością wsuwania w sloty przełącznicy HD. Mogłabym Cię, Mariusz, prosić o zaprezentowanie? Oczywiście, podobnie jak uchwyt, tak i w tym przypadku. Sama idea, że tak powiem, instalacji jest identyczna. Czyli wybieramy sobie slot i wklikujemy go do środka, zabezpieczając przed wysunięciem. I już. Wtedy jest mocno zainstalowane. Kolejnym typem kasety będącej w ofercie rozwiązań HD w części światłowodowej będzie kaseta przygotowana pod połączenia typu spawanego. Skoro połączenia typu spawanego, to nasza kaseta jest już w pełni przygotowana do instalacji i wprowadzenia kabla. Wyposażona jest w odpowiednią ilość adapterów światłowodowych, pigtaili światłowodowych, magazynku spawu, a także osłonki spawów. Ostatnim typem kasety w części rozwiązań światłowodowych będzie kaseta przygotowana pod rozwiązania MPO, czyli kaseta, która w swoim wyposażeniu ma direct splita. Direct splita, czyli rozwiązanie, które z jednej strony jest zaterminowane z łączem MPO lub MTP, wprowadzonym do adaptera odpowiedniego standardu. Natomiast na froncie kasety znajdują się wtyki dopasowane do naszych potrzeb, czyli złącza LC lub złącza SC, zaterminowane na odpowiednim standardzie włókna światłowodowego. Kasety w wersji światłowodowej, podobnie jak uchwyty adapterowe, występują w wersji 6- lub 12-portowe. Natomiast jeżeli mówimy o całkowitej pojemności przełącznicy HD w wersji światłowodowej, maksymalna pojemność do 96 portów, co przekłada się na możliwość wprowadzenia do 192 włókien światłowodowych. Podobnie jak w części miedzianej, część światłowodowa również zachowuje pełną identyfikację standardu. Część jednomodowa
złącza polerowane pod kątem 8 stopni, wówczas kolor zielony, lub złącza polerowane na płasko, kolor niebieski. I oczywiście część wielomodowa, gdzie mamy do czynienia głównie ze standardem OM3, turkus, standardem OM4, fiolet magenta. Oczywiście w naszej ofercie znajdują się również rozwiązania w standardzie OM1 lub OM2, natomiast musimy pamiętać, że w rozwiązaniach, do których dedykowana jest seria HD, one trochę zeszły na boczny tor i nie są w dużej mierze tak popularnie stosowane. Natomiast jeżeli Państwo ich potrzebują, jak najbardziej w naszej ofercie możemy je znaleźć. Akcesoria, o których wspomniał Mariusz, oczywiście mogą być zaimplementowane również w części światłowodowej, czyli odpowiednio dobrane pola opisowe do typu kasety, którą będziemy wprowadzać do naszej przełącznicy HD. W ten sposób niejako mimochodem złożyliśmy przełącznicę HD w wersji hybrydowej. Tak jak widzimy, mamy górny rząd obsadzony światłowodami, wszystkimi rodzajami, poczynając od uchwytu, przez kasety, kasetę breakoutową, kaseta podspawę, kaseta MPO. Mamy trzy rodzaje uchwytów pod połączenia miedziane, zgodnie z wydajnością kategorii 5, kategorii 6, kategorii 6A. Mamy ostatni slot zaślepiony zaślepką. Jest to o tyle istotne, że te zaślepki chronią nam całą przełącznicę przed wnikaniem kurzu. W ofercie marki Vibrain znajdziemy kable prekonektoryzowane, dostosowane do wszystkich typów kaset, o których już sobie zdążyliśmy wspomnieć. Kolejna odsłona kabli, kable harnessowe, z jednej strony terminowane złączem MPO, druga strona złącza jednowłóknowe, dopasowane do standardu złączy, które mamy wpięte w nasz uchwyt adapterowy czy w naszą kasetę światłowodową. Ja akurat dysponuję kablem 6-włóknowym albo 12-włóknowym zaterminowanym złączem standardu LC. I nowość w ofercie marki Vibrain wprowadzona razem z rodziną rozwiązań serii HD, czyli złącza LC dostosowane do gęstego upakowania. Złącza te charakteryzują się elementem push and pull, który umożliwia wpięcie i wypięcie złączy w naszej kasecie światłowodowej czy w naszym uchwycie. Do gamy rozwiązań HD proponujemy dobrać rozwiązania typu push and pull, które będą występowały w dwóch odsłonach. Terminacja na klasycznym kablu duplexowym, gdzie elementem oczywiście kończącym kabel jest wtyk wyposażony w element, o którym już wspomniałam, lub rozwiązanie oparte na tak zwanym unibucie, czyli pojedynczej odgiętce zabezpieczającej przed nadmiernym zginaniem, kabel typu simplex, dwuwłóknowy i znowu element stanowiący główny atut tej serii rozwiązań, czyli element push and pull, umożliwiające wpięcie i wypięcie wtyków w nasz uchwyt. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do zapoznania się z bogatą rodziną rozwiązań Vibrain HD, a także na kolejne nasze produkcje. Odsłony.